Hej, dzisiaj pokażę Wam taki prosty i szybki przepis na pierś w płatkach kukurydzianych. Potrzebować będziemy do tego oleju do smażenia, rozbełtanych jajek, mąkę pszenną, płatki kukurydziane, pierś z kurczaka i do smaku pieprz i sól. Zaczynamy od wyczyszczenia piersi z tłuszczu i chrząstek. Pierś przecinamy teraz na pół. Na mięso nakładamy woreczek i dokładnie rozbijamy. Z obu stron doprawiamy solą i pieprzem. Mięso obtaczamy teraz w mące. Obtrzepujemy. I wrzucamy do jajka. Możemy teraz przejść do panierowania. Możemy robić to w całych płatkach. Ja sobie je trochę pogniotę. Dzięki takiemu zgnieceniu płatki będą się lepiej trzymały mięsa. Bierzemy sobie pierś. Dociskamy. Teraz drugą stronę. I kilkukrotnie przekręcamy, tak żeby nam się płatki przykleiły do mięsa. Gotowe mięso od razu wrzucamy do smażenia. Rozgrzewam teraz patelnię i wlewam na nią olej. Poczekamy, aż się nagrzeje i będziemy mogli wrzucać mięso. Olej nam się już rozgrzał, więc wrzucam mięso. I smażę po około 1,5 do 2 minut z każdej strony. Przekręcam na drugą stronę. I po następnych 2 minutach możemy ściągać mięso na talerz. A tak kotlet prezentuje się na talerzu. Podajemy go z ziemniakami i jakąś naszą ulubioną surówką. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego!